Zespół regionalny Ziemia Suska powstał w 2005 roku. Działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Suchej Beskidzkiej, prezentując folklor górali babiogórskich, kultywując śpiew, taniec, obrzędy, zwyczaje górali babiogórskich. W skład zespołu wchodzi również kapela góralska, gdzie muzykanci grają na skrzypce prym, skrzypce sekund, basy, dudy. Używane są również piszczałki, trąbita, okaryna. Czasami heligonka. I czasami heligonka. Muzyka, łobytko! Jak góralski szlachcie, jak pochny gwizdany, nosi zadek w pachcie. Nie turbuj się góral, choć się mielą strasą, bo ci się kwicale na jałowcu pasą. Niektórzy z nich zaczynali przygodę z folklorem właśnie jako dzieci w zespole Mała Ziemia Suska albo w kapeli Mała Ziemia Suska. Niektórzy z nich są z nami do dziś, więc można powiedzieć, że od dziecka już mieli kontakt z tańcem, ze śpiewem, z muzyką i towarzyszą nam do dziś i są dla nas takim skarbem, takimi perełkami. I zresztą jak wszyscy członkowie zespołu, są to nasi przyjaciele, wspaniali ludzie, bardzo takie bogate osobowości. Myślę, że nie jest to tylko moje przekonanie, ale ja przynajmniej czuję się w tym zespole wspaniale. A to właśnie wszystko dzięki tym ludziom, bo jest jeszcze zespół dziecięcy Mała Ziemia Suska, który no, jest też tak razem z kapelą też dziecięcą. No, to jest zawsze około 25 do 30 osób. I myślę, że ta właśnie Mała Ziemia Suska to jest taki dobry zaczyn. To jest dobry zaczyn, zachęcenie, do, żeby dzieci trwały w tym folklorze, żeby poznawały, że to też jest piękne. Że to też jest piękne, a jest to też nasze. To nie jest gdzieś tam z modą przywleczone z różnych stron świata, tylko jest to nasze, u nas to było i warto, żeby to przetrwało, a nie zginęło.
A myślę, że przez to, że zespół jest wielopokoleniowy, no to myślę, że wspaniale się nawzajem dopełniamy, uzupełniamy, no i ubogacamy wzajemnie jeden drugiego. Hej, na tej babiej górze siedział niebo w dziurze. Jak jechali Turcy, to się niebo skurczy. Jak jechali Turcy, to się niebo skurczy. Hej, na tej babiej górze siedział niebo w dziurze. Jak jechali Turcy, to się niebo skurczy. Jak jechali Turcy, to się niebo skurczy. Przede wszystkim lubimy to robić, no bo gdyby nie to, to nie bylibyśmy już 15 lat w zespole. Z tego pierwszego założycielskiego członu no jest kilka osób, które przetrwały do dnia dzisiejszego. No i razem staramy się przekazywać te nauki tańca i śpiewu, które wtedy pozyskaliśmy na tych pierwszych spotkaniach i przekazujemy to młodzieży, bo co chwilę ktoś do nas przychodzi i stara się do nas dołączyć do naszych występów. No i myślę, że jeszcze taki jeden element, dzięki któremu możemy się przyczynić do tego, żeby ta nasza kultura trwała, a zwłaszcza język, nasza gwara, która niestety no, z dnia na dzień zanika, no to myślę, że dzięki tekstom, które mamy w naszych przyśpiewkach, pieśniach czy kolędach, no to mam nadzieję, że przynajmniej niektóre te słowa czy wyrażenia gwarowe przetrwają właśnie w tych tekstach. Ludzie są zaskoczeni, że istnieją jeszcze jacyś inni górale poza góralami podhalańskimi. I właśnie dopytują, bo ich szokują troszkę te nasze. Nasze stroje jednak są troszkę inne niż strój podhalański, który właśnie jest szeroko znany i w Polsce, i na świecie. I trzeba przyznać, że są ludzie mile zaskoczeni. Bardzo się im podobają te nasze stroje, które są bardzo skromne, o wiele skromniejsze niż stroje podhalańskie. Ale przez to myślę, są też ciekawe i wzbudzają zainteresowanie i zachwyt. Thank you.
we wszystkich regionalnych, autentycznych, dawnych strojach były wszystkie ozdoby robione drobnym haftem. Wszystko było drobnym, precyzyjnym haftem robione. I to jest podstawa. Nie wielkie, tak jak dziś się robi, uproszczone, byle większe, bo wtedy jest mniej pracy. Można długimi ściegami załatwić taką samą albo większą powierzchnię. Nie na tym to polega. Musi być każdy ścieg gęściutki, drobniutki. Wtedy jest efekt i wtedy ma to, jest ten efekt, który chce się osiągnąć. I jest najbliższy temu, co było robione. Tak jak mamy w naturze, że na dużym krzaku rosną duże owoce, a na maleńkim krzaczku rosną drobne owoce. One są mocne kolory, bo tam są czerwienie, tam jest żółć, jest czerwieni, kilka odcieni nawet w guńce. To wszystko trzeba wyłapać. Nie może być tak, że są jeden odcień, na przykład trzech czy czterech pasów czerwieni. Tam są subtelne odcienie. One dopiero widać, jak się ma cały zestaw kolorystyczny. Wtedy wychodzi to wszystko. Dopiero wtedy. Nigdy człowiek nie ogarnie natury, bo ona jest po prostu tak ogromna i tak to wszystko jest precyzyjnie ułożone, że zaczniesz zastanawiać się nad jednym, a tu jest cały ciąg tego wszystkiego. I to cokolwiek by się tknęło, to jest dalszy ciąg. W to trzeba wsadzić po prostu ducha, siebie całego i tą pracę czuć, jak ją robisz. Trzeba dużo miłości do pracy, do żmudnej pracy, żeby ją dobrze wykonać. I z każdą pracą jest to samo. Zresztą wiele słów, wiele nazw przyrody, drzew, roślin różnych wykorzystywanych jest w utworach, które śpiewamy. Jest to naturalne, więc nazewnictwo czy jakieś przysiłki też są wykorzystywane, nazwy przysiłków są wykorzystywane w naszych piosenkach, przyśpiewkach. Kiejose zaśpiewą w tej suskiej dolinie, to się pod Magórką fijołek rozwinie. Na przykład. Nawet nazwy gór okolicznych, które tutaj są z najwyższą Babią Górą, która jest teraz troszkę schowana za Magórką, wykorzystywane jest w utworach. Są ludzie o tym postaci. Śpiewali, układali, paśli krowy, owce mieli czas, nudzili się. No to co widzieli, starali się prostymi słowami, jakoś to, co widzą, starali się w prostych słowach przekazywać. Nie ma nic, co by było, nic tak dobrego, żeby odłączyć w regionalizmie, w ludowości, w twórczości ludowej, w haftach, w zdobnictwie, cokolwiek to jest, czy w architekturze, żeby całkowicie odejść od natury. Nie da się. To jest po prostu powiązane jedno z drugim. Oczywiście musiał mieć charakter zachowany, bo tak to by było zupełnie odbiegało. A to musi siedzieć w regionie. Więc to musiało nawiązywać do tego wszystkiego, co już było. To nie tak, że ja sobie wzięłam i rysowałam po swojemu, bo gdybym tak robiła, to po prostu bym to wszystko zniszczyła. Natomiast nawiązać do tego, co jest, tylko po prostu nie bezpośrednio zrobię to samo, tylko na przykład powiększę kwiatki. Z tego nie ma nic. To po prostu jest zaszpecanie, zniszczenie tego, co jest. Tak. Dzisiaj jesteśmy w pięknym miejscu, prawie najwyżej w Suchej Beskidzkiej położonym, na pięknej przełęczy u Krupiny, tak się nazywa to miejsce tutaj.
Nad nami piękne wzniesienie Magórka, najwyższe wzniesienie nad Suchą Beskidzką. A pewnie w tle widać Dolinę Zasepnicy, gdzie tutaj wysoko mieszkają najstarsi górale, których staramy się propagować ich melodie i zwyczaje, tradycje, które oni na co dzień mieli w swoim życiu. Natomiast nie bójcie się być oryginalni. Bo to, że ty masz na sobie kożuszek, to, że ty masz na sobie kierpce, to znaczy, że ty jesteś indywidualistą, że ty wcale nie jesteś gorszy, a może nawet lepszy, bo jesteś odważniejszy i masz odwagę to ubrać i pokazać to, co dla nas kiedyś było oczywiste. Jedzą, piją, lulki palą, tańce, hulanki, swawola! Hej, z Tomkiem Jackiem, bacia żymy jak cza, tak jak i downi w karcmie Rzym. Tu kany twardowskiego diebął dopad. Ale nic to, bo od 15 roków zespół regionalny Ziemia Suska koncertuje na próbach tu się na Ząku ucy tańcować, śpiewać, grać, a później żnemy w Polskę i poza granicę z tą babiogórską kulturą, z tońcami, śpiewkami. No i oczywiście Ziemia Suska przepełniono nie ino Ząkiem, Małym Wawelem, Karcmą Rzym, Kościołem, różnymi innymi atrakcjami, to sławimy Ziemię Suską po całym świecie. Zajademy do bracisków zamiedzy na Słowację, albo i na Francję, na Ukrainę. Tam oj pokazujemy te nasze ze Suchej Beskidzkiej perełki. No i oczywiście radość ze śpiewania z grania, bo kiedy cłek z cłekiem się spłetko, a siednie se muzykant Stasiu Kubasiak, pogłosko skrzypecki, lekuczko za nim zagodo, bierę od razu jego Wojtek syn prym, żnie kapela, nuski same się podrywają do tońca, hehe, królowa Zuzanna razem z dziewczynami już się uśmiecho, no bo trzeba poderwać się, skłocyć i tańcować, co by aze się iskry spłot kierpiec suły. Hej! Thank you.